13 górników, w tym 12 pochodzących z Polski, którzy zginęli w grudniu 2018 we wybuchu metanu czeskiej kopalni stonawa, nie straciło życia w wyniku zaniedbań. Prowadząca w tej sprawie śledztwo prokuratura okręgowa w Gliwicach umorzyła je, orzekając, że do tragedii doszło z przyczyn naturalnych. Nie dopatrzyła się też nieprawidłowości związanych z manipulowaniem czujnikami metanu. Górnicy, którzy zginęli, pochodzili w większości z województwa śląskiego byli pracownikami firmy z Jastrzębia Zdroju. Śledczy orzekli, że ani górnicy, którzy w trakcie wybuchu prowadzili pracę w ścianie, ani osoby dozorujące nie mieli wpływu na eksplozję metanu, których w sumie były trzy, a przy trzecim razie oprócz metanu wybuch także pył węglowy. Zdaniem śledczych do wybuchu doszło na skutek zjawiska geomechanicznego, w wyniku którego metan miał zacząć wypływać z ociosów w ścianie. Bezpośrednim inicjatorem eksplozji był kombajn. Wyniki śledztwa gliwickiej prokuratury są zbieżne z ustaleniami czeskich śledczych, którzy także prowadzili postępowanie i niedawno je zakończyli.